Drugi list do Tesaloniczan. Rozdział drugi. Komentarz. Ku pouczeniu. Dzień Pański i człowiek grzechu. Rozdział drugi, wersety od 1 do 12. Fragment, którym będziemy się teraz zajmować, stanowi niewątpliwie sedno listu. Paweł przechodzi do tego, co go tak naprawdę zajmowało. Po słowach wprowadzających, stanowiących pewnego rodzaju przygotowanie, teraz zwraca się bezpośrednio ku głoszonej przez złych nauczycieli fałszywej nauce, jakoby już nastał Dzień Pański. Można by zadać pytanie, czy szczegółowe objaśnienie tego tematu było rzeczywiście takie ważne? Odpowiedź brzmi jednoznacznie – tak. Kwestia ta już wtedy była i do dzisiaj jest absolutnie zasadnicza. Okoliczności i stan, w jakich znaleźli się wierzący Tesaloniczanie, dostarczają nam co najmniej trzy dowody na to. Są to: po pierwsze, fałszywa nauka zaniepokoiła ich tak bardzo, że ich nadzieja na pochwycenie została bardzo przytłumiona, o ile nie poszła całkiem w niepamięć. Już w rozdziale pierwszym zauważyliśmy, że brakuje tu wzmianki o nadziei, która jeszcze w pierwszym liście wraz z miłością i wiarą stanowiła zdrową podstawę ich chrześcijańskiego życia. Widzieliśmy to w rozdziale pierwszym, wersecie trzecim, w tym liście drugim oraz w porównaniu z pierwszym Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset trzeci. Chrześcijańska nadzieja jest istotnym elementem chrześcijaństwa i wszelki atak na tę nadzieję jest zawsze dalekosiężny i katastrofalny w skutkach. Po drugie, ta fałszywa nauka była bezpośrednim atakiem na treść pierwszego listu i przedstawione w nim prawdy. Gdyby Dzień Pański rzeczywiście już nadszedł, to wszystkie cudowne pouczenia o przyjściu Pana po nas byłyby fałszywe. W ten sposób zakwestionowano by autorytet Słowa Bożego. W ten sposób zakwestionowano by autorytet Słowa Bożego. Po trzecie, fałszywa nauka miała negatywny wpływ na praktyczne postępowanie Tesaloniczan. Nie chodziło zatem w żadnym razie o czysto teoretyczny błąd, gdyż jego skutki były wyraźnie zauważalne w życiu wierzących. Jest to zasada, którą często znajdujemy w Słowie Bożym. Fałszywa nauka pociąga za sobą fałszywą praktykę. Tak jak dom bez fundamentu jest niestabilny, tak też chrześcijanin bez zdrowej biblijnej nauki pozbawiony jest stabilności. Potrzebujemy jej, abyśmy mogli właściwie postępować. Obie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Widzimy zatem, że wróg działał, aby zachwiać wierzącymi przez fałszywą naukę i zaniepokoić ich. Już wtedy nie brzydził się żadnym środkiem i dzisiaj też nie jest inaczej. Paweł stawia w tym rozdziale rzeczy we właściwym świetle i tłumaczy wydarzenia powiązane z Dniem Pańskim. Szczególnie wiele miejsca poświęca warunkom, które muszą zostać spełnione, aby ten dzień mógł w ogóle nastać. Punktem wyjściowym rozważań jest przypomnienie o pochwyceniu. Coś, co Tesaloniczanie znali już z pierwszego listu. Co się tyczy pochwycenia wierzących, możemy śmiało powiedzieć, że nie ma już takich wydarzeń, które musiałyby się rozegrać, zanim będzie ono mogło mieć miejsce. Wydarzenie to może nastać w każdej chwili. Jeśli chodzi natomiast o Dzień Pański, który powiązany jest z Jego przyjściem na tę ziemię, to sprawa wygląda inaczej. W powiązaniu z tym tematem
znajdujemy w dalszej części fragmentu streszczony przegląd przyszłych wydarzeń i rozwoju w łonie chrześcijaństwa. Odstępstwo, wystąpienie Antychrysta, przyjście Pana Jezusa w chwale oraz powiązany z Nim sąd nad odstępczym chrześcijaństwem. Przy tym nie chodzi wcale w pierwszej linii o to, aby zaspokoić naszą ciekawość w tym względzie. Jakkolwiek wydarzenia te są niewątpliwie interesujące, lecz o to, by rzucić światło na pewne tendencje i rozwoje, które już dzisiaj możemy wyraźnie widzieć w ich początkach, zaczątkach. Porównaj 2 Piotra 1,19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Zadziwiające jest to, jak wiele fałszywych myśli wkradło się przy objaśnieniach tego rozdziału i jak wiele niewłaściwych interpretacji rozpowszechnianych jest do dzisiaj. Chociaż z całą pewnością możemy wyjść z założenia, że Tesaloniczanie pojęli otrzymane pouczenia, to już częściowo pisma tzw. ojców Kościoła pokazują, że zrozumienie prawdziwego znaczenia tego fragmentu już bardzo wcześnie było błędne. Z całą pewnością możemy wyjść z założenia, że Tesaloniczanie pojęli otrzymane pouczenia. Częściowo pisma ojców Kościoła pokazują, że zrozumienie prawdziwego znaczenia tego fragmentu już bardzo wcześnie było błędne. Również szereg nowoczesnych egzegetów i tłumaczy Biblii minęło się z rzeczywistym znaczeniem tych pouczeń. To doprowadziło z kolei do fałszywego rozumienia Dnia Pańskiego ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Jego przyjście po wierzących nie jest rozróżniane od przyjścia z nimi. Skutkiem tego natomiast jest szeroko rozpowszechnione mniemanie, iż wierzący będą musieli przejść przez okres sądów wielkiego ucisku. Paradoksalnie jest tak, że to właśnie właściwe zrozumienie tego rozdziału dostarcza jednego z najdobitniejszych dowodów, że akurat tak nie jest. Kto jest niepewny przebiegu przyszłych wydarzeń, powinien studiować ten rozdział ze szczególną uwagą i modlitwą.